Witaj się. Witaj się. Chciałem podziękować chciałem rolnicy. Tak. Panie generale. I o Jezu. Chciałem powiedzieć, że chciałem powiedzieć, zachusenia są jakieś, zachusenia. Nie piłem, nie, zachusenia są. Głośnik nie działa i zachusenia są. Chciałem podziękować rolnicy, zasielcy i w ogóle chciałem podziękować. Dziękuję. I już. I nie piłem. I idę się zbadać. Idę się. No. I w ogóle na głośnie nie działa. Nie działa na głośnie, bo ja nie słyszę. I nie działa. No. To tak. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Witajcie. Temat jest dosyć, myślę, że ja bym go nawet w kategoriach ciekawostki nie klasyfikował go w tych kategoriach. Po prostu mamy taką klasę polityczną, jaką mamy, i właściwie nie powinno nas już dziwić takie rzeczy, które wyczyniało to towarzystwo od lat. No cóż, nie wiem, jak w tej chwili sytuacja wygląda, moi drodzy, ze strajkami. Próbuję cokolwiek znaleźć, ale nic niestety nie udało mi się, więc nie mogę wam niczego tutaj w tym temacie przekazać, ale dzieje się, moi drodzy, bardzo dużo, ponieważ jeśli nic się nie dzieje, to jest tak jak z dziećmi. Jeśli dzieci są cicho, to znaczy, że coś się dzieje, coś niedobrego, i trzeba zaraz tam zobaczyć, zaraz tam zainteresować się sytuacją. Tak samo jest tutaj. Cisza, nic się nie dzieje, więc trzeba odwrócić kota ogonem, jakieś dziwne rzeczy wymyślić, jakieś tematy zastępcze, no i otworzy się kabaret. Oczywiście wszyscy mają teraz zajęcie śmianie się z jakiegoś faceta, który po pijaku coś gada, albo w ogóle, że coś gada, albo trzeźwy gada. Ważne, żeby się czymś zająć. A w zaciszu gabinetów dzieją się absolutnie różne rzeczy. Ustalają, szykują się. Pamiętajcie, wybory są, idą. Teraz rzucą nam kiełbasę. Czyli albo w stylu PO-wców nie powiedzą nic, albo powiedzą tabletka dla wszystkich, albo powiedzą wszędzie wszystkim dopłaty, rozdamy wszystkim pieniądze, a potem jak dojdą do władzy, to powiedzą: jakie pieniądze? Jaka tabletka? Nie mówiliśmy o jednej tabletce, macie tu wszystkie. Pierda, rób ta co chce ta. Dopłaty, no pewnie, że dopłaty rozdamy, wam pieniądze, dostaniecie po 100 zł. No i morda w kubeł tam, zboże z Ukrainy czeka, no. A tymczasem musicie mieć kabaret. I dobrze, słuchajcie, tak to wszystko wygląda. Tak to wszystko wygląda. Nie dajcie się zwieść. Rzucają niektórzy hasła w stylu, że Prawo i Sprawiedliwość podpisało Zielony Ład, a teraz próbuje stanąć na czele strajków rolniczych.
Pamiętacie Wałęsę? Nie pamiętacie, większość z nas jest zbyt młoda, żeby pamiętać. Ale Wałęsa w latach 90., kiedy ludzie się wkurzyli na niego i mieli go dość jako prezydenta, to wiecie, co Wałęsa powiedział? Czy w przenośni, nie powiedział tego dosłownie, ale powiedział coś takiego, że jeśli ludzie, jeśli robotnicy ruszą na Belweder, przypominam, że on był wtedy prezydentem, to on stanie na ich czele. I można by się z tego rzeczywiście tutaj jakiejś analogii doszukiwać, ale to nie o to chodzi. Pamiętajcie o jednej rzeczy. W Unii pracują biurokraci, ludzie, którzy nigdy w życiu niczego nie zrobili, a zajmują się wyłącznie utrudnianiem życia innym. I mamy takiego na przykład Timmermansa, gdzie delikwent zrobi wszystko, czy jakiegoś innego Schulza, nie wiem kogo tam jeszcze mają, zrobią wszystko, żeby utrudnić życie, żeby pokazać nam, zwykłym, szarym ludziom, że oni tu rządzą, że my mamy robić to, co oni powiedzą, to, co oni nam każą. I co się dzieje? I to, co już mówiłem w paru innych filmach. Był zarys Zielonego Ładu, piękna nazwa, nie? Także to też bądźcie na to wrażliwi. Jeśli ktoś coś ładnie nazywa, to na pewno tam jest jakiś szwindel. Więc była ta nazwa Zielony Ład, zakreślili ogólnie zarys, że oto, słuchajcie, no Zielony Ład, będą lasy rosły, będziemy mieli zieloną energię, woda będzie czyściutka, zwierzęta przyjdą, będziemy mieli pod domem sarenki, bażanty i inne jakieś takie stworzenia. I ludzie, wszystkie państwa się na to zgodziły, bo kto by się, nienormalny by się tylko na to nie zgodził. Więc się zgadzają, no dobra, świetny plan, rzeczywiście chcemy, żeby niech ta przyroda żyje i się ma jak najlepiej. Podpisali. Po czym? Powstał plan szczegółowy, gdzie w takim skrócie powiem tylko, opracowano te właśnie te Timmermansy i inne takie, powiedzmy, patologie. Opracowali, że oto będzie zielona energia, owszem, z wiatraków. No i super. Tyle tylko, że ta energia jest 10 razy droższa od węgla. Tyle tylko, że nie ma nic wspólnego z ekologią, ponieważ stare łopaty tych wiatraków, które już się nie nadają do użytku, są zakopywane w ziemi. Te łopaty się nie rozłożą nigdy przez milion lat. One są stworzone z takiego materiału, który się nie rozkłada. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeden wiatrak potrzebuje 30 ton smaru. 30 ton, rozumiecie tą ilość? Smaru? Żeby to dziadostwo chodziło. Więc to jest kolejna sprawa. Obsługa i tak dalej. On nie wytworzy tej energii, która mogłaby dać jakiekolwiek coś dobrego. To jest tak jak z samochodami elektrycznymi. No fajne, bo nie emitują spalin i tak dalej, tylko że ta elektrownia, która jest tam o 100 km dalej, ona tam po prostu napierdziela tym węglem, ile tylko wlezie, żeby ten elektryk mógł jeździć. Pomijając to wszystko, elektryki same w sobie to jest dobry pomysł, ale na miasto, a nie na trasę po prostu. Ktoś, kto by chciał jechać tym gdzieś nad morze, to ja współczuję, no po prostu daj ta... Chyba, że mieszka przy morzu, no to wtedy może sobie pojechać. Bo to już się robi męka, tym bardziej jazda w zimie na przykład takim elektrykiem, no to też jest męka, bo przecież na praktycznie cały czas w czapka. Nie, ja sobie nie wyobrażam mieć takiego trupa, absolutnie. To może być naprawdę samochodzik do sklepu na zakupy, czy do pracy i z powrotem, ale nie, żeby używać tego jako środka i tak dalej, więc po prostu oni postanowili, że dorobią szczegóły do tego Zielonego Ładu, a kiedy już mieli podpisy wszystkich państw, więc co, no przecież halo. No zgodziliście się. Czyli dokładnie mamy identyczną sytuację jak z Platformą Obywatelską. Czyli co? Głosujemy, hura, zabierz babci dowód. Nie, pamiętacie, też jesteście za młodzi. Była taka akcja, zabierz babci dowód i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co się okazało? PO oczywiście przegrało, to jest inna sprawa, ale dogadali się jedni z drugimi i przejęli władzę w Polsce. Chorym systemem, bo to jest jednak ten rodzaj demokracji jest absolutnie chory, więc przejęli tą władzę i oto mamy jakąś tam kobietę, która została ministrem edukacji i ona wycofuje patriotów, bitwa pod Grunwaldem, zwycięskie powstania i tak dalej, tam gdzie Niemcy dostali od nas w dupę za przeproszeniem, to ona to wszystko wycofuje, bo to niepolityczne. Niepolityczne dla kogo?
I gdybyśmy o tym wiedzieli podczas wyborach, może inaczej nie ja, gdybyście wy, którzy głosowaliście na PO, wiedzieli o tym wyborach, czy na tego showmana, jak on się tam nazywa, no w okularach, mniejsza z tym. W każdym razie, gdybyście wiedzieli, że oni będą takie numery robili, czy głosowalibyście na nich? No nie sądzę. Można być głupkiem, ale nie aż do tego stopnia. Więc tak to wyglądało właśnie sytuacja z Zielonym Ładem. Oszukali po prostu wszystkich. Oszukali na piękne słowa. Więc bądźmy mądrzy doświadczeniem. Jeżeli unici mówią do nas, że coś będzie fajne, bierzmy najgorszą tego wersję. I wtedy nas nie okłamią. Nie damy się oszukać. Pokażcie mi chociaż jedną dobrą rzecz, którą dostaliśmy od Unii. Ja nie mówię o paszportach, że możemy sobie jeździć, bo to jest bzdura. Komuniści rzeczywiście nas zamknęli pod tym względem, bo pamiętam dobrze te czasy, ale też pamiętam, że mogłem pójść do ambasady, wystać sobie na przykład 3 czy 4 godziny i dostać wizę do Niemiec. Więc było to utrudnione, ale nie niemożliwe. Prawda? I wystarczyło tylko ten temat uchylić chociaż trochę, czyli to powiedzmy dopuścić, a nie żeby za cenę całego narodowego przemysłu, likwidacji wszystkiego co polskie, dać nam paszporty. Powiecie drogi? Nie, moi drodzy, drogi to oni sobie wybudowali, nie nam. Taka jest prawda. Więc to w ten sposób, pamiętajcie o tym. Jeżeli jest cisza, to znaczy, że coś się dzieje. Trzymajcie się. Cześć.